4 lata z rzędu bolesławieccy wolontariusze porządkowali przedwojenny polski cmentarz w Jazłowcu w powiecie buczackim na ukraińskim Podolu. Goszczące ich w swoim klasztorze siostry niepokalanki od początku wspominały o potrzebie zabezpieczenia nagrobka pochowanych na nim dwóch sióstr. Cmentarz jazłowiecki odkrywa więc powoli swoje pełne oblicze. Nieco większej pomocy niż ta, którą daje tu młodzież, wymaga jednak jeden z ważnych dla sióstr niepokalanek grobów. Tutaj spoczywają nasze dwie siostry, siostra Salomea i siostra Eliza. I właściwie potrzeba by było to jakoś podnieść, podmurować, odnowić i napisy, i tutaj właśnie te kamienie, które nie są w takim złym stanie, ale jednak całościowo to wygląda. Wygląda nie za ładnie, nie za dobrze, więc będziemy bardzo wdzięczne za pomoc. Płyty nagrobka rozsuwają się i grozi to powaleniem pomnika. W tym czasie rodziły się pomysły, pojawiali się chętni do dzieła odnowienia pomnika, ale nikomu nie udało się w efekcie rozwiązać tego problemu. Żeby to się nie przewróciło całkiem. Te siostry to właśnie zmarły na tyfus, dlatego są tu na cmentarzu pochowane. I nie można ich przenieść do grobowca. W ostatnich dniach dotarła do nas jednak bardzo dobra informacja o kompletnym odnowieniu nagrobka. Pieniądze na renowację wyłożyło Polskie Ministerstwo Kultury, a prace pod kierownictwem konserwatorskim Anny Sztymelskiej-Karczewskiej wykonali robotnicy z Jazłowca, którym dowodził Witalij Jasenczuk. Ale wszystko zaczęło się od kogo innego. Tak krótko powiedziawszy, to mogę podziękować tutaj panu Marcinowi Kurowskiemu z Wrocławia, z grupy rekonstrukcyjnej, który ubiegłego roku przyjechał też z całą grupą właściwie rekonstrukcyjną 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i powiedział, że coś się da zrobić, że będzie prosił, szukał finansów, dofinansowania na ten cel odnowienia tego nagrobka sióstr. Wniosek w tej sprawie został złożony do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i w tym roku przyznano na to fundusze w ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą. W październiku wykonano wszystkie prace renowacyjne. Nagrobek zyskał solidną podbudowę z izolacjami zgodnie ze sztuką konserwatorską i jest już solidnie zabezpieczony. Siostry chcą tylko jeszcze ozdobić zielenią teren wokół grobu. To pierwszy odnowiony na tym cmentarzu polski nagrobek. Widać jednak, że jest na nim wiele nagrobków, które również wymagają pomocy. Część z najstarszych z nich leży zakopana w ziemi. Siostry, mieszkańcy Jazłowca i wolontariusze z Dolnego Śląska chcą je ratować, ale nie zawsze wystarcza czasu, a niekiedy są na to po prostu potrzebne fundusze. Na tle wszystkich innych grobów sąsiadujących na tym cmentarzu to wybija się bardzo. A z drugiej strony też zachęca i jakby taki jest napędzony motor do tego, żeby robić, pracować nad następnymi grobami i je odnawiać, co uważam, że będziemy robić, posuwać się dalej. Tak pomyślnie zakończona sprawa uratowania grobu zakonnic skłania też jazłowieckie siostry do podziękowań tym wszystkim, którzy włączyli się w dzieło ratowania całego cmentarza. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia z Bolesławca. Bardzo dziękuję młodzieży, dziękuję wszystkim organizatorom. Wielkie Bóg zapłać. Wdzięczność jazłowieckich sióstr sięga też do tych wszystkich, którzy w ostatnich latach pomagali zachować porządek na nekropolii. Są to również ułani ze Stowarzyszenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i przede wszystkim sami mieszkańcy Jazłowca.